Takie tam demówki. Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu, wizualnie widzę was w grze, która nazywa się Wigmund, w serii, która zwie się Kontrowersje z Wizem. Nie, w serii, która zwie się Takie tam demówki, a Kontrowersje z Wizem ze względu na to, że jest to produkt, którym się wszyscy podniecają, wszyscy go bardzo pozytywnie oceniają. Był mi polecany z każdej strony, że Wizu, musisz zagrać, to jest mega. Zagrałem i odbiłem się jak od ściany. W sumie nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego, więc będę to analizował troszkę na bieżąco. Więc ta gra powstała ze względu na Epic Mega Grant, czyli Epic współfinansował powstanie tej gry. Rzucali hajsem dla produkcji, które ich zdaniem były ciekawe. Nie było tam żadnych strings attached, czyli nie tak, że Wigmund musiał wyjść na Epiku, czy musiał mieć najpierw premiery, był ekskluzywem. Nie, to jest jedna z tych produkcji, która istnieje, dlatego że Epic wspiera małych twórców gier. Link oczywiście macie na dole w przypiętym komentarzu. Demo do tej gry powinno być ciągle aktywne. Z czym się je Wigmund? Jest to gra, która wyszła w marcu, 28 marca 2022 roku. Producentem jest The Scholastics i wydawcą również Scholastics jest. Jest klasyfikowana jako RPG akcji ze smokami, otwartym światem, jednoosobowy hack and slash, w sumie tak, stara szkoła, bardzo oldschoolowa gierka momentami, faktycznie. Fantazy średniowiecze, dungeon crawler, eksploracja, duża ilość łupów, widok z góry, no, ukątny, realistyczny, wilkołaki, klimatyczne retro, w sumie też nie jestem do końca przekonany, z bogatą fabułą, mroczna i izometryczna. Bardziej izometryczna niż widok z góry i to całkiem nieźle opisuje to, czym ten produkt jest. Gramy tutaj jako koleś tak mocno w sumie uderzając w klimaty kultury anglosaksońskiej, Celtów, Keltów w sumie na dobrą sprawę, czyli to, co zainspirowało Tolkiena do stworzenia Władcy Pierścieni, Hobbita i całej reszty. To troszkę czuć, możemy stworzyć własną ekipę, z którą będziemy lecieli, to znaczy nie tak, że mamy edytor i sobie tworzymy, tylko możemy pospotykać ludzi, zabrać ich ze sobą i polecieć na wielką przygodę, więc koncepcje są mega, bardzo fajne patenty, ale z mojej perspektywy jest taka coś mi tu nie gra, coś mi to bardzo nie gra, może przejdziemy do tego przy okazji performance'u, jak troszkę dalej będzie, bo jeżeli chodzi o grywalność, to mamy przed sobą otwarty świat, który jest naprawdę rozłożysty, bardzo ciekawą mechanikę walki, bo w zależności od naszych ruchów myszką podczas machania właśnie mieczem, będziemy różne rodzaje ataków zadawali, to jest troszkę bardziej skomplikowane niż się wydaje, więc to jest coś, czym trzeba poćwiczyć i w czym ja bardzo widzę potencjał, ale nie podoba mi się, jak to zostało zrealizowane, więc z jednej strony to, z drugiej strony tak. Świat jest dość unikalny przez to, że jest otwarty, to jest tak dziwnie, że idziecie i tu jest stado wilków, parę kroków dalej spotykacie ludzi, tak jakoś tak jest za bardzo ściśnięty, nie ma tej epicznej przestrzeni, która u Tolkiena właśnie była, ale jest crafting, łowienie ryb, polowanie na zwierzątka, gotowanie, różne talenty i różne profesje, które możemy przyjąć i rozwijać swoją postać w różnych kierunkach. Jeżeli chodzi o sterowanie, to jest pełna obsługa kontrolerów, mimo to ja mam takie poczucie, że w ten tytuł totalnie na klawiaturze i myszce. Jeżeli chodzi o strefę wideo, to jest kolejna rzecz, którą ludzie się zachwycają się bardzo. Z mojej perspektywy to jest chyba to, co mi najbardziej przeszkadza, bo kolory są strasznie nasycone, za bardzo nasycone. Ta gra wygląda jak w sumie taki Shire od Tolkiena. Jest bardzo zielono, bardzo kolorowo. Cała trawa to są pojedyncze źdźbełka i na dobrą sprawę jest za dużo ruchomych elementów, które wprowadzają taki chaos i przesyt na ekranie, co mnie męczyło wizualnie okrutnie. Co więcej, powiedzmy sobie szczerze, że ta gra, zaraz jak powiemy o wymaganiach, nie ma jakichś kosmicznych wymagań, ale mój komp chodził na totalnie wysokich obrotach, głównie przez to, że jest zbyt dużo elementów, które są niepotrzebne. To, że jest duża gęstość trawy, jest mega, ale to można było wyanimować w inny sposób niż wszystkie źdźbełka latające sobie osobno. To nie robi jakiegoś mega wrażenia, ale obciąża kompa jak masakra. Jeżeli chodzi o strefę audio, jest okej, nic tutaj do mnie nie dotarło, nic mnie nie zachwyciło. Jeżeli chodzi o bugi, optymalizacja to prawdopodobnie jest na wysokości bugów postawione, bo tak mi ryło po karcie graficznej i procesorze, że myślałem, że mi komp eksploduje podczas nagrywania z tego. I raz wyrzuciło mnie do Windowsa, ale tylko raz, to było jednorazowe, nie tak jak w Wallwardzie, z którego ostatnio mieliście odcinek, ostatnie demówki, tam regularnie co parę dziesiąt minut grania miałem crasha. To tutaj raz się skraszowało za pierwszym razem po odpaleniu po paru minutach gry, a potem już działało bez problemu, pomijając, że obciążało kompa strasznie. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, powiedziałbym, że gameplay ma gigantyczny potencjał i to, co chcą tutaj twórcy zrobić, jest bardzo ciekawe, ale z drugiej strony ja na to patrzę tak, okej, to jest dymówka do gry, która wyszła rok temu, już prawie łącznie rok temu, w tym momencie jest nawet na promocji, tam nie wiem ile procent tani, do jutra czy do dzisiaj wieczorem, tak, z 53 zł 53,99 na 26,99, więc jest takie okej. W tym momencie to już miało premierę i wyszło, a z mojej perspektywy jest takie
Ja bym tu widział, że jeszcze dużo rzeczy muszą tu zmienić. Dużo rzeczy muszą tu zmienić. Więc tak, jest na pewno bardzo dużo na plus i widzę, dlaczego ten produkt może ludziom się podobać. U mnie jest takie, prawie wszystko we mnie nie trafia. Przelatuje gdzieś tak obok, jest takie, nie udało się, nie udało się. Jeżeli chodzi o wymagania, to oczywiście minimalnie wymagany jest 64-bitowy procesor i system operacyjny, na przykład Windows 7 lub 10. Procesor Intel Core i5-4570T, taktowanie 2,9 GHz lub odpowiednik z AMD Phenom 2x4. Pamięć 4 GB RAM, GPU Nvidia GeForce GTX 1050 lub Radeon RX 560, DirectX 11 wymagany i 5 GB wolnej przestrzeni na dysku. Zalecanych macie zauważalnie więcej, ale nie jakoś tragicznie. Intel Core i7-4770S, taktowanie 3,1 GHz lub AMD FX 8320. 8 GB RAM, karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1070 lub odpowiednik z AMD, taki Radeon RX 580 i reszta jest bez zmian. Gra jest po angielsku i tylko po angielsku, żaden inny język nie jest dostępny na chwilę obecną. W tym momencie chciałbym zaznaczyć, że mój komp jest dużo mocniejszy niż sugerowane wymagania, więc zarówno procesor jest szybszy, mam co najmniej dwa razy więcej RAMu niż chcą, dużo szybszego RAMu niż oczekują, no i karta graficzna to jest RTX 3080. I ta gra sprawiała, że mój komputer się pocił i chodził na bardzo, bardzo wysokich obrotach. Nie zrozumcie mnie źle, 60 klatek animacji było stale utrzymane, ale wiatraki chodziły tak głośno, że się zastanawiałem, czy coś nie strzeli, czy jest coś nie tak. W żadnej gierce od momentu tej takiej demówki, która zwiesiła mi całkowicie system, nie miałem z tym problemu. Jak o tym pomyślę, nawet na maksymalnych ustawieniach Hogwarts Legacy nie sprawia, że mój komputer chodzi na tak wielkich obrotach, więc tutaj było tragicznie. Macie chwilę bez mojego monologu. I reasumując, jest to ciekawy produkt. Nie do końca rozumiem, dlaczego ludzie nim się tak podniecają. Mnie on nie kupił w tym stopniu, że nawet gdyby był dany za darmo, to nagrałbym tylko odcinek po to, żeby powiedzieć, że jest darmówka do wzięcia. Ja łapy precz, nie będę w to więcej grał. Nie podoba mi się. Ale jeżeli dobrze kminię, ludzie są zachwyceni, dlatego też informuję. Demówka jest do ogrania, jest jeszcze dzisiaj, powinno być na promocji do złapania taniej ten produkt, więc jeżeli to jest wasz klimat, jeżeli to jest coś, co myśleliście, żeby sobie złapać we własnym zakresie, to jest dobry moment. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego dzonka, fajnych demówek do ogrania, do następnego i hej! Po screenshotach spodziewałem się czegoś totalnie innego.